Tam akurat stoi pięknie Jambos, ale przez to, że straciłem zamek, to będę strasznie długo jeszcze przyładowywał. A Jumbo utknął. Jest jakieś 300 metrów. Dobra, stoimy stabilnie. Trafiłem teksturę drzewa, która była szersza, niżeli wygląd tego drzewa. No szkuźwa! Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj zajmiemy się brytyjskim czołgiem FV4005, czyli w slangu graczy znany jako lodówka, niszczyciel oparty na podwoziu Centuriona, a dokładniej prototyp niszczyciela, nad którym Brytyjczycy rozpoczęli pracę w latach 1950-1957. Ogólnie potrzebowali maszyny zdatnej do niszczenia radzieckiego sprzętu, ponieważ no wiadomo, zobaczyli rosyjskie czołgi IS-3 i już postanowili przygotować się w przyszłości na znacznie groźniejsze pojazdy. Postanowili w takim razie opracować maszynę, która jest w stanie zlikwidować wrogi pojazd, którego pancerz wynosi 152 mm pod kątem 60 stopni z odległości 2000 jardów, czyli 1830 metrów. Z tym pancerzem nie radziło sobie 120 mm działo Conquerora, dlatego postanowili zwrócić uwagę na dwa działa. 165 mm używające pocisków HESH i 183 mm również używające też pocisków HESH. Zauważono, że 165 robi za małe uszkodzenia, w takim razie wybrano działo 183 mm i na podwoziu Centuriona 1 zbudowano pierwszy prototyp FV4005 Stage 1, który różni się od tego, co mamy w grze, mianowicie dlatego, że jego wieża po pierwsze nie jest obudowana, ma trochę słabszy silnik, a co też jest najważniejsze, posiada system wspomagania ładowania. Nie jest to automat ładujący, tylko jest to po prostu takie wsparcie ładowania dla ładowniczego, ponieważ ten pojazd miota pociskami, które są naprawdę ciężkie. Sam 183 mm pocisk waży 72,5 kg. Ładunek miotający 33 kg, więc ten system wspomagania ładowania pomagał załadować pocisk o łącznej wadze 105,5 kg, które oczywiście były już od razu złączone. Ale postanowiono zbudować następny model, czyli Stage 2, ponieważ wieża była jednak zbyt ciasta i nie pozwalało to na zamontowanie tego systemu wspomagania ładowania, ledwo tam było miejsce na załogę. Zaprojektowano specjalnie obudowaną wieżę prostokątną, której głównie miało być miejsce na amunicję. Mówi się, że miała być porządnie opancerzona, ale w trakcie prototypu była dość słabo opancerzona. Było wprowadzone ograniczenie obrotu wieży, a tak samo zmieniono silnik i zwiększono jego moc do 650 koni mechanicznych. Co prawda dokonano tam jeszcze kilku innych zmian, ale to są takie jedne z najważniejszych. I łącznie zbudowano trzy prototypy, jeden w kategorii Stage 1 i dwa w kategorii Stage 2. Jeszcze warto wspomnieć, że tak naprawdę FV4005 jest drugą maszyną, na której zamontowano działo 183 mm, a w praktyce pierwszą, na którą zamontowano, ale drugą, na którą planowano zamontować, ponieważ pierwszą maszyną, która miała mieć to działo, to jest FV215, czyli można powiedzieć Conqueror z armatą 183 mm. Powoli opracowywano ten pojazd, ale bano się, że może wcześniej wybuchnąć wojna, dlatego właśnie od lat 50. rozpoczęto pracę nad modelem FV4005, czyli takim szybkim zamontowaniem działa 183 mm na jakieś podwozie. Niestety jedynie wiadomo, że opracowano projekty zamontowania tego działa na FV215, które miało mieć obrót 360 stopni w tym przypadku, a zarazem zbudowano drewnianą makietę. Dalej niestety te prace nie ruszyły. Dlaczego? Ano głównym powodem jest to, że pojazdy z wielkimi armatami były powoli już coraz bardziej przestarzałe i jednocześnie w 1957 roku projekt FV4005, a zarazem FV215 zostały anulowane na rzecz pojazdów z PPK, czyli po prostu pocisk przeciwpancerny kierowany. No dobra, a więc co nasz tutaj FV4005 oferuje w War Thunderze? Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że to jest wielka maszyna z wielkim działem, czyli mamy tu długie przeładowanie, ponad 32 sekundy, jeśli mamy tylko zwykłą załogę. Tak samo pancerz w tym pojeździe niestety nie oddaje, bo to jest tylko 76 mm kadłuba i 14 mm wieża z każdej strony, więc byle półcalówka, byle 14 czy byle samolot jest w stanie tę wieżę rozwalić. A jeszcze trzeba wspomnieć, że mamy tutaj
pół wieży wypchaną amunicją, więc też jedno porządne trafienie i ta maszyna wylatuje w powietrze. Albo po prostu przez to, że tutaj jest umiejscowiona cała załoga. Co ciekawe, tutaj właśnie są te ekrany ze starego Centuriona. Teoretycznie dałoby się przewozić zapas amunicji w kadłubie. W praktyce raczej to przenoszenie amunicji byłoby strasznie problematyczne. Co też jest ważne, mamy tutaj ograniczony kąt ostrzału. Nie wiem, czy tutaj jest to gdzieś zaznaczone. Kierowanie w poziomie, tak. Możemy tylko wieżę skierować 45 stopni na prawo, a zarazem na lewo. To daje nam po prostu kąt ostrzału 90 stopni. No i jeszcze to jest w podwozie Centuriona, więc no jeździmy 28 na godzinę maksymalnie, 8-9 do tyłu, więc też to nie jest demon prędkości. A same pociski odkształcalne kiedyś były overpower, z czasem dostały nerfy, potem buffy i teraz znowu dostały nerfy. Mianowicie, jak z tego hesza strzelicie wśród wielu czołgów, załóżmy Pershinga, T-54, nie złączutujecie ich, ponieważ te odłamki nie są w stanie sięgnąć dalej niż do początku pierścienia wieży. Więc często z tego działa trzeba się męczyć, jeśli chodzi o precyzyjne trafienie, czyli musimy albo celować tam, gdzie jest po prostu liczna załoga, albo musimy wycelować w amunicję. Prezentując na przykładzie Pershinga, jak zostanie trafiony centralnie w przednią płytę, no jak widzicie, tylko załoganci z przodu zostali trafieni, a to jest i tak maszyna, która ma całkiem blisko wieżę. A nie lepiej ta sytuacja wygląda w przypadku czołgu T-54. Tutaj jest nawet niekiedy jeszcze gorzej. Więc to oznacza, że musimy dość często celować w takie elementy i to też nie jest one shot. To jest po prostu critical. A jeśli ktoś spodziewa się, że z tego działa upoluje Mausa, no to się niestety zawiedzie. Co najwyżej może go skrytykować czy też podpalić, jeśli dobrze trafi. Bo jeśli traficie trochę gorzej, to Maus po prostu się wkurzy i wam zjedzie. Może jedynie trafiając w przednią płytę zabijecie mu załogę, ale dalej to jest tylko krytyczne trafienie. Ja nie mogę, jestem tak ślepy, a tutaj Hellcat się znajduje. Coś słyszałem, myślałem przez chwilę, że to sojusznik jakiś, a okazuje się, że jednak wróg. Jak zlagowało mi to trafienie. Teraz tam po lewej stronie, no chyba... A, tam się znajduje Jumbo, który mi zamek rozwalił. Kurde, tak ciasne mapy, nie ma gdzie się chować. Tam akurat stoi pięknie Jumbos, ale przez to, że straciłem zamek, to będę strasznie długo jeszcze przyładowywał. A Jumbo utknął. Jest jakieś 300 metrów. Dobra, stoimy stabilnie. Trafiłem teksturę drzewa, która była szersza, niżeli wygląd tego drzewa. No szkuźwa. Działo przeładowało. Jumbo zniknął i to mi się nie podoba. I tutaj znajduje się kolejny przeciwnik. Tego akurat udało się załatwić ciśnieniem. Dobra, cofaj się, chcę się tutaj schować. To jest śmieszne, że Jumbosy tak dominują nad Niemcami obecnie. Oj, tam jakiś chyba stoi, tak. Tam stoi Jumbo. Tylko muszę przeładować. I mieć nadzieję, że tutaj nie ma szerszych drzew. Tylko, że już mi zniknął za kamieniem. A tu jest jeszcze jeden. Inwazja Jumbosów. Kolejny wyparował, co akurat odłamki go załatwiły. Fajnie byłoby dorwać tego w tej okolicy. I tam jest jeszcze Pershing. Dobra, armata już przeładowana. I tego Jumbosa już nie widzę, chyba się przemieścił. Pershinga natomiast widzę. Jakby dał trochę do przodu,
Akurat pantera, znaczy jak pantera, czy tygrys, nieważne, sojusznik zadymił. Rambosa póki co nie zobaczę, coś wiadomo, że od prawej strony jedzie. Prawdopodobnie też od tyłu mam jakieś pojazdy wroga. Nie zdołam się chyba obrócić. Bo nie wiem, czy to coś jedzie na dole, czy na górze. Wiedziałem, że zaraz to się tak skończy. Ta mapa jest zbyt ciasna na takie duże pojazdy. To mamy bulldoga? Kurde! Bambusy, powalone bambusy! To nie powinno reagować z tym pociskiem. No i teraz mam przewalone. Bo próbując chować się tutaj, jestem narażony na atak od tyłu. Ale może zdążę przeładować, jeżeli ten... pojazd nieprzyjaciela tutaj jakoś podjedzie. On tam pojechał. Nie wiem, czy to jest bulldog. Teraz to przeleciało, ale nie udało mi się trafić. Za późno strzeliłem. O, tam jest właśnie już M47. No to teraz byłoby piękne strzelanie do niego. Jest źle. Zaleta, mam tu depresję. Wada. Jedzie tu leopard? No tak, Niemcy przeciwko. Okej, jednego się udało wroga zdjąć. Dopiero. Tutaj jeszcze bulldog jest. Rambosie, nie zgiń! A nie zauważył. Jeszcze Super Sherman. A jeszcze mam 9 sekund. Kurde, ładujcie to szybciej! Kurde, muszę się tu wycofać. Jak to dobrze, że się nie spodziewają, że stoję po prawej stronie, chociaż... teraz można by to zauważyć. Ale ten tygrys może oczekiwać, że jestem gdzieś od frontu, to dobrze. Mam okazję, bo zaraz skończę przeładowywać. Najważniejsze, nie trafiać w te gąsienice, bo niekiedy można trafić w gąsienice i będzie to trafienie za zero. Ale ładnie, trzech się udało ubić w tym samym miejscu. Szkoda, że nie czterech. Albo pięciu. No co z tamtym patonem się stało? Może zginął? No i moja drużyna dostała się do strefy C. Tutaj w okolicy B, gdzieś tam. Tutaj mamy Heavika. Wstawiam Tygrysa 2. Widać fragment jego pancerza. 2P. No! Kurczę, tylko gąsienica. Wystarczył tylko błotnik i już hash jest bezużyteczny. Teoretycznie jest unieruchomiony. Mógłbym spróbować strzelić drugi raz. Ale możliwe, że tak się zsunął, że nie mam szans go nawet zobaczyć. Ale tak sobie z tyłu postać, nie chcę podjeżdżać do przodu. Ostatnio moje wyjazdy do przodu lodówką nie oddają. Toż ta bitwa, jak na lodówkę, można powiedzieć, że oddała. Stąd Tygrys 2. Kurde. Nawet mu zamka to nie zdjęło. Coś wjechało na strefę B w tej okolicy. Dobra, to ja muszę się tutaj cofnąć. Leopard chyba. Tam jeszcze wjedzie Tygrys 2, więc będą dwa cele. O, trzeci cel. Trzy czołgi. Korzystnie byłoby pojechać z prawej strony i spróbować ich zaatakować z boku. Tygrysa dorwali. Czy zaryzykować wyjazdem? No tamte pojazdy mogą być zajęte walką. Coś jest na tej strefie B, ale ja tego nie widzę.
Tutaj stał leopard, dlatego go nie widziałem. Tak wszystko tu było zasłonięte. Tam jest wroga maszyna. Pantera F. 450 metrów. Kuźwa! Przestrzeliłem! Ciekawe, jak pokaże mi, że była na 400 metrów, to się wkurzę. No była na 400 metrów, no. Specjalnie dałem trochę niżej celownik. I zostały mi 4 pociski. Można by zaryzykować. Udało się. Załoga akurat poszła od ciśnienia. Ale wróg przejmuje strefę C. Podejmę się drugiego ryzyka. Czyli pojadę na C od tej strony. Jest duża szansa, że zajadę wroga od tyłu, ale jeszcze większa, że dostanę w plecy z wrogiego respa. Więc ważne, aby tę lodówkę przejechała. Tygrys 2. Nie, pantera. Cudnie. Odłamki zabiły załogę i amunicja wybuchła. Dwa pociski zostały. Jakoś to jeszcze idzie. Teraz pytanie, co i gdzie znajduje się na strefie. Jest Tygrys 2. Jak Tygrysa 2 chcę dorwać. To właśnie musi dostać w plecy. Kurczę, tak ładnie te samoloty latają. Wygląda, jakby chciał się na mnie nastawić. To i będzie po mnie. Na szczęście tylko mnie podpalił. Kurde, głupia betera. Okej. Okay. Marder zdjął do 3-3-5. Nie wnikam jak. Z rakiety. Trochę tak ryzykownie, ale dobra, jadę trochę za tym Hellcatem. Tak powiedziałem, tylko trochę. Bo Hellcat już właśnie wyparował. Co go zdjęło? Tygrys. No, Tygrys jeden akurat... Może będzie na strzała? Wszystko zależy, gdzie mi się uda trafić. Okej, okay, tutaj goś stacjonuje. Jaki złodziej z tego Isa. Chociaż Tygrys walnął Webera. Kolejny Tygrys. Dobra, maszyna rozwalona. I chyba tylko gąsienicę stracił, więc to tam... Kurwa, głupia gra. Zaczęła mi bardziej lagować. O, wow, 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 załaduj! Ale się udało. No jedź tym isem. Ja chwilę tutaj postoję. Przeładuję te... Ile w ogóle te pociski ważą? O, 72-kilowe. Kesze. Kuźwa! Jest po mnie. Akurat mnie trafił w momencie, jak się obracałem. Jakbym się obrócił, teraz tego Tygrysa dorwał, a uwaga, zginę za 3. Szybciej nawet.
A więc tak podsumowując, moi drodzy, nie polecam lodówki. Obecnie po tych nerfach pocisków odkształcalnych gra się nią problematycznie. Jak widzieliście, najlepiej tym zagrać gdzieś defensywnie, przyczaić się, poczekać aż wrogowie sami do nas podjadą i najczęściej celować w miejsce, gdzie jest najliczniejsza załoga, albo po prostu w amunicję, bo to jest tak naprawdę jedyne rozwiązanie, by tą maszyną niszczyć wrogie pojazdy. Też warto niekiedy likwidować pojazdy bardziej te zimnowojenne z tego powodu, że one są ciaśniejsze i łatwiej jest je one-shotować, niżeli drugowojenne, jak na przykład Pershingi czy Tygrysy. Są one trochę bardziej żywotne na strzał z lodówki. No i też non-stop byłem tak naprawdę gnębiony przez samoloty. Wiem, że teraz jest akurat zadanie, by zabijać szturmowcami, ale tak naprawdę to co chwilę atakowały mnie myśliwce i po prostu niszczyły. Nawet nie musiałem zrobić cokolwiek w bitwie, po prostu to jest najłatwiejszy cel do zlikwidowania. Więc bardziej wam polecam Tortoise'a czy też Conway'a. Jeśli nie oglądaliście materiału z żółwikiem, to macie go w prawym górnym rogu, polecam. Może niedługo zajmiemy się Conway'em. To tyle, jeśli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.